Twoja historia rodzinna, Twoja historia związkowa to posag, który wnosisz w każdą kolejną relację. Dlatego warto sprawdzić, jaki ten posag jest i jakie wartości wnosi. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska kanabus a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, informacja. W opisie tego odcinka znajdziesz link do zapisu na newsletter. Zapraszam Cię, zapisz się i łap więcej wartościowych treści. Jedną z rzeczy, która odróżnia moje podejście do randkowania i budowania relacji od podejścia innych date coachów czy doradców randkowych, jest to, że ja stawiam na budowanie na solidnych fundamentach. Bo chcę, żebyś stworzyła związek, który przetrwa lata, który będzie nie tylko trwały, ale też pełen miłości, w którym będziesz po prostu szczęśliwa. I wiem, że takimi fundamentami do zbudowania... Szczęśliwej relacji jest praca z sobą. Bo wiesz, generalnie łatwo jest wejść z kimkolwiek związek. To nie wymaga większej trudności. Trudniej jest wejść w związek z kimś, kto nadaje się do tego związku, a jeszcze trudniej zbudować trwały związek. ja tych rzeczy chcę się nauczyć. I dzisiaj taka jedna właśnie podpowiedź. Takie są właśnie odnośnie fundamentów, solidnych fundamentów. W pracy w kursie. Jak wybrać odpowiedniego mężczyzna i zbudować trwały związek bez gierek i manipulacji. Dziewczyny dzielą się swoimi historiami rodzinnymi. I dzisiaj trochę więcej chcę Ci o tym powiedzieć, bo relacja między Twoimi rodzicami i ich relacja z tobą ma wpływ na ciebie i Twoje życie miłosne. I tak samo, jeżeli wychował Cię tylko jeden rodzic, jeżeli Cię wychowała tylko mama albo tylko tata, albo gdy miałeś oboje rodziców, to wszystko ma na ciebie wpływ. To, jak żyli twoi rodzice, jak się nawzajem traktowali, jak traktowali ciebie. Ich obecność lub nieobecność, to wszystko miało wpływ na ciebie i stanowi pewnego rodzaju posag, który wnosisz w swoje relacje. Posag to takie starodawne słowo, ale mi tu bardzo pasuje, bo to jest to, co wnosisz, co posag dostawało się w domu rodzinnym i wnosiło się do małżeństwa. I właśnie to, co dostajesz w domu rodzinnym od swoich rodziców w aspekcie relacyjnym i emocjonalnym, wnosisz już w każdą swoją relację, też tą, która mogłaby zawołać pięknym małżeństwem. I jeżeli nie chcesz powielać błędów rodziców, to musisz przyjrzeć się ich relacji. I wiesz, nie chodzi o ocenianie, a o staniecie w prawdzie. I dzisiaj zdradzę takie ćwiczenie, które Ci w tym pomoże. To jest takie mini, tak fragmentik z kursu jak wybrać odpowiedniego mężczyznę i zbudować trwały związek bez gierek i manipulacji. Tam jest o wiele więcej. Eee, a Twoje ćwiczenie, weź sobie kartkę i spróbuj opisać relacje między Twoimi rodzicami. Dobrze, no, jeżeli wychował Cię, np. na przykład mama z ojczymem, to relacje między nimi. Pomyśl. Jaka ona była? Jaka ta relacja była? Bliska czy daleka? Oschła czy czuła? Pełna miłości czy krytyki? Jaka jeszcze? I gdy już opiszesz tą ich relację, to przyjrzyj się swoim dotychczasowym związkom. Zastanów się, czy powtarzasz jakieś zachowania. I znów nie oceniaj się. My to ćwiczenie robimy po to, żebyś zobaczyła prawdę, jak jest, bo dopiero jak zobaczysz, możesz zmienić. Czy jak opierzesz, jaka była relacja między rodzicami, to przyjrzyj się swoim dotychczasowym związkom, jakie elementy, bo najczęściej nie wszystko, tylko jakieś elementy. Powtarzasz w swojej relacji. A jeżeli jeszcze bardziej będziesz chciała się przyjrzeć swojemu dziedzictwu, swojemu posagowi z domu, to zapraszam, skorzystaj z kursu Jak wybrać odpowiedniego mężczyznę i zbudować trwały związek bez gierek i manipulacji. Bo właśnie poszerzyłam tam ćwiczenie dotyczące relacji między rodzicami oraz relacji mamy i taty z Tobą. I wiem z doświadczenia już teraz tej pracy też dziewczynami, że te pytania tam zawarte pomagają zobaczyć, jakie schematy powielamy w życiu. A wiesz, a jak zobaczysz, to wszystko możesz zmienić. Jak zyskasz świadomość, możesz zmienić. Zatem do dzieła i powodzenia. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po słuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt: małpa kierunek małżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczynimy ten świat mniej samotnym miejscem.